Dla kierowców zmęczonych już nieco oczekiwaniem na czerwonym świetle przy wyjeździe z Działdowa mamy dobrą informację. Remont mostu, który zgodnie z planem ma być gotowy do końca roku, zbliża się ku końcowi. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem kierowcy, którzy mieszkają w Działdowie i którzy do tego miasta przyjeżdżają, nie będą musieli narzekać na korki, które tworzą się w związku z budową nowego mostu. Wszystko wskazuje na to, że ten most zostanie oddany do końca roku. Takie mamy nieoficjalne informacje. Zostanie on udostępniony kierowcom i mieszkańcom i jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ znacznie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu, bo to takie wąskie gardło, szczególnie niebezpieczne dla pieszych i dla rowerzystów. Widać za moimi plecami, że ten most jest dużo szerszy. Po jednej, po drugiej stronie są chodniki oraz od mojej lewej strony jest szeroka ścieżka pieszo-rowerowa. Także wszyscy będziemy mogli cieszyć się z tej inwestycji, korzystać z niej. Jedyna rzecz, którą się różni ten most od poprzedniego, nie będzie można z niego skakać do wody. Dziś postój na czerwonym świetle na trasie z Działdowa do Kisin czeka nas dwukrotnie, a to za sprawą budowy ścieżki pieszo-rowerowej, o której to inwestycji poinformujemy wkrótce.